Cześć, nazywam się Filip Duszczyk. Przez ostatnie 20 lat zajmowałem się tradingiem na chicagowskich giełdach. Przez ostatnie 5 lat pracuję na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tradingu w filmach fabularnych i jak to się ma do rzeczywistości. Film Margin Call, czyli polski tytuł Chciwość. Tutaj mamy bardzo, bardzo dokładnie przedstawiony proces, który się dział podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. Pamiętam to dokładnie z relacji telewizyjnych, a też rozmawiałem z wieloma kolegami, którzy pracowali w, na przykład mam bardzo dobrego kumpla, który pracował w słynnym Lehman Brothers, który mi opowiadał, że no to dokładnie tak wyglądało, jak to było przedstawione w tym filmie. Byli zwalniani pracownicy bez znaczenia, jakie stanowisko dany pracownik miał. Po prostu zapraszali ich na rozmowę, gdzie im przedstawiono warunki na jakich byli zwalniani. Podczas tej rozmowy odłączali im wszystkie dostępy do wszystkich nośników, do poczty korporacyjnej. Wszystko było zablokowane. W międzyczasie ktoś z obsługi, ktoś z ochrony pakował wszystkie jego rzeczy do pudeł. No i po krótkiej rozmowie ochrona zaprowadzała gościa po pudła, mógł sobie wziąć te pudła i był eskortowany poza posiadłość, poza budynek. To są dosyć dokładne te sceny. Dosyć rzeczywiście tak się działo. Pamiętam, oglądałem po tym kryzysie Lehmana, po tej całej aferze, jak zwalniali wszystkich ludzi. No bo po prostu pokazywane ludzie wychodzili z pudłami, byli zwalniani w przeciągu godziny, wychodzili z pudłami, wszystkie osobiste rzeczy, które mieli na biurku, były pakowane i wychodzili z tymi pudłami. Tutaj bardzo dokładnie widzimy monitory u tych wszystkich ludzi. Pracując na jakimkolwiek parkiecie, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o trading, co jest taką rzeczywistą i najistotniejszą rzeczą, to jest informacja i przepływ informacji i jak szybko jesteśmy w stanie tą informację przetworzyć. Każdy trading desk, każdy makler, który pracuje przy biurku, zawsze ma Bloomberga otwartego. Jest to portal taki, który dostarcza informacje i wszystkie wskaźniki ekonomiczne z całego świata. Jest to serwis informacyjny, jeden z największych na całym świecie. I po prostu każdy przede wszystkim ma Bloomberga, a poza tym wszystkie produkty, którymi handlujemy, czyli wszystkie instrumenty finansowe, którymi handlujemy, każdy ma swój arkusz zleceń elektroniczny, który jest też przedstawiany w formie takiej drabinki na ekranie. A tutaj w tej scenie widzimy właśnie, jak facet po 18, tam 19 latach pracy w firmie zostaje zwolniony w przeciągu 15 minut, bez względu, on jest tam jakimś szefem od zarządzania ryzykiem, bez znaczenia, mówi, że jest w trakcie jakiegoś projektu, to też nie ma znaczenia dla kadrowców, zostaje po prostu zwolniony, do widzenia. No i przychodzi smutny pan z ochrony. Nie wyobrażam sobie, tylko będąc na miejscu tej kobiety, która musi z taką miną zwalniać ludzi po 20 latach pracy. To na pewno nie jest fajna praca i nie chciałbym mieć takiej pracy. No i tu widzimy gościa, który jest po 20 latach po prostu pożegnany, odprowadzony przez ochroniarza do swojego tam gabinetu, do swojego biurka, żeby gdzie już wszystko jest spakowane, dorzuca swoje zdjęcia i powoli odchodzi. Ten film jest bardzo dobrym przedstawieniem, jeżeli chodzi o to, co się działo w całym kryzysie finansowym. To jest bodajże Lehman Brothers, który był głównym takim bohaterem całego kryzysu finansowego. Lehman Brothers przeinwestował w instrumenty długu, w kredyty hipoteczne. W tych czasach był bardzo duży właśnie boom na nieruchomości w Stanach i ceny nieruchomości szły w górę, po prostu niekontrolowanie. I banki amerykańskie coraz to mniejsze miały wymogi, jeżeli chodzi o wydawanie kredytów. Także była chwila, gdzie sprzedawały kredyty po prostu każdemu. Mówiło się, że każdy, kto ma puls i może oddychać, dostanie kredyt, ponieważ już te reguły o wydawanie kredytów były tak luźne, że prawie każdy mógł dostać kredyt. A to się działo dlatego, że ceny nieruchomości szły tak w górę, że ludzie po prostu byli w stanie
kupić dom i po miesiącu sprzedać z 10-20% zyskiem. Dlatego te kredyty były tak uważane, bo uważali, że ceny tych nieruchomości będą szły w górę i w górę. Ale no niestety nadszedł czas, kiedy niestety stopy procentowe poszły w górę. Rynek był przesączony nieruchomościami i po prostu przestali kupować, ponieważ już stopy procentowe poszły w górę. No i jak przestali kupować, to wszyscy zaczęli sprzedawać. I nadszedł czas, gdzie po prostu tych ceny nieruchomości poszły tak w górę, a właściciele tych kredytów po prostu nie byli w stanie tych kredytów spłacać. Więc wszystkie kredyty, które były wydzielone ludziom, którzy się nie kwalifikowali do tych kredytów, po prostu stały się toksyczne, bo nie były do spłaty. Dodatkowo w Stanach istniała instytucja, znaczy sposób pakowania tych kredytów, tak zwanych mortgage-backed securities, czyli papiery wartościowe oparte na kredytach hipotecznych, gdzie były skupowane kredyty hipoteczne w jeden instrument finansowy i były sprzedawane jako instrument finansowy w całości do funduszy emerytalnych, do funduszy inwestycyjnych, ponieważ póki te kredyty były spłacane, te instrumenty były opłacalne i zarabiały. Ale w momencie, jak te kredyty, które były w tych pakietach, w tych papierach wartościowych już przestały być spłacane, no to wtedy wartość tych instrumentów spadała i to prawie do zera w niektórych przypadkach. Także Lehman Brothers był właścicielem wielu takich kredytów i dlatego Lehman Brothers zbankrutował.